Zwycięstwem SPR-u Tarnów zakończył się cykliczny turniej piłki ręcznej rozegrany w sobotę w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Świętokrzyskiej. Kolejne miejsca zajęły zespoły KSZO Odlewni oraz Beniaminka pierwszej ligi zespołu Uniwersytetu Radom. Jeżeli chodzi o dzisiejszy turniej, bardzo dobry z punktu widzenia szkoleniowego. Były pewne obawy, że to jest tydzień przed ligą, że może doznać zawodnik jakiejś kontuzji. No ale trzeba niestety grać, bo liga też jest długa. Cieszymy się z tego, że oczywiście zwyciężyliśmy, aczkolwiek to stawiamy na drugim miejscu, natomiast na pierwszym to były te cele szkoleniowe. Najlepszym bramkarzem turnieju uznano Dawida Ciochonia z Tarnowa, a MVP zawodu został nowy nabytek gospodarzy Bartosz Kogutowicz. Najlepszym strzelcem turnieju, gracz zwycięskiego zespołu, był reprezentant Polski Michał Kubiszta. Ja mam nadzieję, że trochę z tej mojej wiedzy, którą zdobyłem i tego doświadczenia będę mógł się podzielić tym i trochę przekazać młodszym kolegom. I mam nadzieję, że to wszystko razem wypali. W zawodach KSZO Odlewnia w swoim pierwszym występie po rzutach karnych pokonał Uniwersytet Radom, by w meczu decydującym o końcowym sukcesie w zawodach ulec zespołowi SPR-u Tarnów 32-36. Sam turniej bardzo fajny pomysł. No, super, super możliwość sprawdzenia swoich, powiedzmy, możliwości, czy możliwości drużyny przed tydzień przed ligą. Takie sprawdzenie ostatnich szlifów, sprawdzenia, co jeszcze ewentualnie przez ten ostatni dzień można pracować. Fragmenty walki, gdzie to było widać gołym okiem, że to się opłacało, ta walka, bo gdzieś tam piłki te w obronie wpadały w ręce, bramkarz zaczął odbijać, szły kontry. No były też te gorsze fragmenty. Dla wszystkich zespołów ostrowieckiego turnieju był to ostatni sprawdzian przed rozpoczynającym się w najbliższy weekend sezonem 2017-18 na pierwszoligowym froncie. Jest potencjał duży w drużynie, naprawdę, i będziemy chcieli tutaj w lidze troszeczkę nawojować, bo młodzi są mega ambitni, mega waleczni, pokazują to, a stazi też, wiadomo, chcą swoje ugrać. KSZO Odlewnia zainauguruje rozgrywki ligowe w Końskich w derby województwa świętokrzyskiego, podejmowany przez zespół miejscowego KSSPR-u.